Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, mam tu ewidencję spraw o pozbawienie zawieszenia, ograniczenie władzy rodzicielskiej, dane z Wydziału Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2000-2011. Otóż między rokiem 2000 a 2011 pozbawiono władzy rodzicielskiej 100% więcej rodzin. W 2000 roku było to 4410, w 2011 ponad 9 tysięcy. Jeżeli chodzi o zawieszenie i o ograniczenie, to dane są porównywalne. Tu dynamika jest wręcz skokowa, wzrost o ponad 100%. Proszę mi powiedzieć, czy ministerstwo robiło bardziej szczegółową, bardziej wnikliwą analizę, odwołując się również do spadku ilości dzieci? Bo mamy tu taki wzrost istotny, a równocześnie mamy niż demograficzny i mniejszą ilość dzieci. Proszę powiedzieć, czy macie Państwo dane porównawcze do innych krajów? Jak to wygląda? Czy mogę liczyć na to, że z ministerstwa dostanę jakiś wskaźnik w odniesieniu, nie wiem, do tysiąca spraw albo no jakimś przedstawione to na podstawie jakiegoś współczynnika? I ostatnie pytanie. Panie ministrze, pamiętam, jak na ostatnim wspólnym posiedzeniu dwóch komisji, Komisji Sprawiedliwości i Polityki Społecznej, był pan wstrząśnięty, jak usłyszał pan informację, że ze szpitala wydano dziecko na podstawie aktu notarialnego. Kwestia dotyczyła sporu. Proszę mi powiedzieć, czy wierzy pan, że zgodnie z informacją, którą przedstawia minister sprawiedliwości, tylko 5 przypadków dotyczy spraw związanych z biedą dzieci. Rzeczywista skala, państwo pewnie dobrze o tym wiecie, jest znacznie, znacznie większa. Pani poseł, dziękuję.